Czy istnieje ktoś, kto w tym dokładnym momencie skupia swoje myśli i energię w Twoim kierunku? Pomyśl o osobie, która wcześniej poddawała się opiniom innych, pozwalając zewnętrznym widokom kształtować swoje działania i myśli. Ale teraz w nim zachodzi głęboka transformacja. Zaczyna doceniać wewnętrzny głos, intuicję, która szeptem głosi prawdy, których serce może naprawdę zrozumieć. Ten ruch to nie tylko zmiana postawy, to duchowa ewolucja, ponowne odkrycie swojej istoty, w której odgrywasz kluczową rolę. Ta jednostka nie tylko się zmienia, ponownie nawiązuje kontakt z wszechświatem w sposób, którego być może nigdy wcześniej nie doświadczył. Czy to przez modlitwę, medytację czy proste refleksje, szuka czegoś ponad materialnym, czegoś, co przekracza codzienność. W tym procesie poszukiwań jesteś tą częścią, którą pragnie odnaleźć. Chcę, abyś wiedział, czuł i wierzył w wartość tego połączenia, które stara się nawiązać, nawet jeśli nie jest jasne, czy wiara jest napędem tej nadziei. Energia, którą emituje, jest niemal namacalna, mieszaniną snu i rzeczywistości, gdzie granica między pragnieniem a możliwością zdaje się zacierać. Z całej siły swego istnienia stara się przyciągnąć się z powrotem na swoją orbitę, aby podzielić się tą nową fazą życia, która w wielu aspektach jest inspirowana Tobą. To nie jest tylko przypadkowe wezwanie, to wezwanie serca, głębokie pragnienie ponownego nawiązania więzi, odbudowy mostów i wspólnego odkrywania tej nowej wymiaru duchowości i połączenia, którą odkrywa. Jesteś niewątpliwie istotną częścią jego podróży. Jego nadzieja polega na tym, że wychwycisz te wibracje, te znaki i poczujesz impuls, aby się zbliżyć, aby ponownie wkroczyć w jego życie, nie tylko jako postać przeszłości, ale jako istotny składnik Twojej obecnej ewolucji. Pragnie dzielić się tą nową fazą, pełną autentyczności i duchowego wzrostu, z Tobą. Wie, czego pragnie od Ciebie, ale spędził już sporo czasu na zastanawianiu się nad tym. Z ciekawością jesteś stałą obecnością w jego snach. Ta osoba to prawdziwy marzyciel, ktoś, kto zapada w fantazję o przyszłości, którą chce budować u Twojego boku, chociaż w rzeczywistości działa ostrożnie. Jest niezwykle wrażliwy na własne emocje, płynąc przez nie z delikatnością, jakiej niewielu posiada. Jednak ta wrażliwość oznacza również, że dla niego łatwiej jest utrzymać to połączenie w sposób cyfrowy, poprzez e-maile i wiadomości, zachowując bezpieczną emocjonalną odległość. Pomysł o kroku naprzód, o przekształceniu tych fantazji w rzeczywistość, napotyka na bariery pewności siebie i obawy, że może jeszcze nie nadszedł właściwy czas. Ta osoba pragnie nowego początku, szansy na ponowne odkrycie miłości, być może z Tobą. Chce Ci zaoferować tę szansę, ten nowy emocjonujący rozdział, ale wciąż próbuje znaleźć najlepszy sposób zbliżenia się i wyrażenia swoich uczuć. Istnieje zasłona tajemnicy zakrywająca jego intencje i uczucia do tego stopnia, że może nawet nie podejrzewasz, jak głęboko mu zależy na Tobie. Ale wiedz, że to nie tylko zwykłe uczucie, w tej równaniu tkwi prawdziwa i głęboka miłość. Stoi na progu chęci podzielenia się tą miłością z Tobą, ujawnienia wielkości swoich uczuć, ale nadal szuka właściwej drogi do tego ujawnienia. Złożoność tej sytuacji jest namacalna, owinięta w niewypowiedziane marzenia i pragnienia, oczekująca na idealny moment, aby się w pełni rozwijać. To miłość, która mimo że jeszcze nie ujawniona, obiecuje głębokie i znaczące przemiany, zarówno dla niego, jak i dla Ciebie, jeśli tylko odważy się ją śmiało zbadać. Stoi na krawędzi przełomowego momentu, czując głęboko, że jeśli teraz nie wyrazi swoich uczuć, straci szansę, która mogłaby całkowicie odmienić jego życie. To uczucie pilności pochodzi z świadomości, że już zbyt wiele czasu przeminęło, a to, co ma przed sobą, jest czymś niezwykle wyjątkowym. To czas refleksji i uznania, że czas jest cenny i nie pragnie marnować ani jednej chwili. Ten moment to objawienie, nie tylko o ważności używania naszego głosu do wyrażania tego, co czujemy, ale także o konfrontacji i ponownym ocenianiu narzuconych nam przekonań. Przemyślał swoją własną ścieżkę, rozpoznając wzór w dotychczasowych związkach, dostrzegając, że zawsze kochał w sposób, który był mu znajomy, wygodny.
Jednak teraz pragnie czegoś innego, czegoś nowego i odświeżającego. A to nowe jesteś ty. Ty stanowisz zerwanie z jego przeszłością, odchylenie od wcześniejszych doświadczeń, zaznaczając punkt zwrotny w jego życiu. Zastanawia się, dlaczego tak długo zajęło mu dotarcie do tego uświadomienia, ubolewając nad tym, że nie dzielił swoich uczuć wcześniej. Ta refleksja jest znakiem jego woli zmiany, otwarcia się na nowe możliwości i pozwolenia sobie na doświadczenie czegoś zupełnie innego niż dotychczas. Jego pragnienie osiedlenia się teraz, budowy czegoś trwałego i znaczącego, świadczy o tym, jak bardzo zmieniła się jego perspektywa na miłość i związki. Jest gotowy porzucić stare przekonania i przyjąć nowy sposób kochania, który obejmuje cię w centralny sposób. To moment wrażliwości i odwagi dla niego, gdy przygotowuje się do kroku, który może na zawsze zmienić jego życie. W chwilach słabości mógł pobawić się twoimi uczuciami, ale nigdy nie było to złośliwe. Jego miłość do ciebie nigdy nie ustawała. Był czas, kiedy musiał iść naprzód, zostawiając cię w tyle, ogarnięty strachem przed otwarciem się, zakochaniem się i podejmowaniem zobowiązań. Teraz jednak przechodzi przez przemianę, zmieniając swoją perspektywę na miłość i wrażliwość. Wcześniej szukał związków po prostu, aby uniknąć samotności, ale teraz, czując się od ciebie tak fizycznie, jak i emocjonalnie oddalony, dostrzega pustkę, którą to pozostawiło. Rozpoznaje, że było wiele rzeczy, których nie podzielił, ogarnięty żalem za brak przejrzystości i szczerości, przyznając sobie, że to strach go powstrzymywał. Chce naprawić to, co zostało zniszczone, wrócić i odbudować utracone połączenie. Rozumie, że dla siebie musiał najpierw zbudować solidną podstawę, zanim mógłby zaoferować coś prawdziwego i znaczącego. Ból przeszłości, ból pozostawienia cię za sobą, nadal go prześladuje, obarczony głębokim żalem za to, że trzymał serce zamknięte i nie był całkowicie szczery. Przygotowuje się do powrotu, do otwarcia się w sposób, który dla ciebie będzie zaskakujący. Chce skorzystać z własnego głosu, spotkać się twarzą w twarz, demonstrować zaangażowanie, które wykracza poza wiadomości tekstowe czy e-maile. Pragnie autentycznej komunikacji, chce, abyś usłyszał szczerość w jego głosie, bo wierzy, że całkowicie cię stracił i widzi w tym gest sposób odzyskania utraconego zaufania. To pragnienie bezpośredniej komunikacji, czy to poprzez podróż, by cię zobaczyć, czy też wysłanie wiadomości dźwiękowej, odzwierciedla jego potrzebę upewnienia się, że jego słowa i uczucia są odbierane z autentycznością i powagą, które teraz uznaje za konieczne. Chce, abyś naprawdę posłuchał, co ma do powiedzenia, w nadziei, że może to ożywić iskrę, której obawia się, że została na zawsze zgasiła. Był czas, kiedy energia między wami wibrowała z radością, nawet z nutką erotyzmu, zaznaczając chwilę intensywności i namiętności. Jednak ta jasna faza ustąpiła miejsca ciemnemu okresowi pełnemu smutku i bólu. Nie może cię przeskoczyć i jest sparaliżowany strachem przed działaniem. Niemniej jednak w głębi duszy wie, że gdy tylko pokona mentalne przeszkody, które go związują z tobą, możliwość uzdrowienia tego, co zostało zniszczone, jest ogromna. Rozpoznaje potencjał transformacyjny tej relacji, wierząc, że razem mogą uleczyć rany przeszłości i zbudować trwałą przyszłość. Aktualnie znajduje się w stanie niepewności, prawie obawiając się dążenia do czegoś tak wielkiego. Strach nie jest bezpodstawny, pamięta żywo uczucia, które go ogarniały, gdy był przy tobie, głębokie połączenie i nieodparta atrakcja, jaką czuł do ciebie. Teraz walczy z lękiem i przekonaniem, że nie zasługuje na kogoś takiego jak ty. W chwilach wrażliwości nawet wyrażał albo przynajmniej myślał, że byłbyś lepiej bez niego, słowa czy myśli, które odzwierciedlają jego niskie poczucie własnej wartości i wewnętrzne wątpliwości. Ten impas emocjonalny ujawnia głęboki konflikt wewnętrzny. Z jednej strony wspomnienie szczęśliwych i intensywnych chwil spędzonych przy tobie, z drugiej strony ból i strach wywołany świadomością własnych niedoskonałości i oceny, której uważa się za godną. Stanął na rozdrożu między pragnieniem ponownego połączenia, a obawą, że nie wystarczy, między nadzieją na uzdrowienie, a strachem przed zbyt wysokim marzeniem.
Jego podróż ku uzdrowieniu i ponownemu spotkaniu z Tobą jest naznaczona niepewnościami, ale także głęboką wiarą w miłość i możliwość odkupienia, którą dzielicie. Ta sytuacja niesie ze sobą atmosferę emocjonalnej intensywności, gdzie miłość istnieje wzajemnie, ale towarzyszy jej znaczny ciężar. W przeszłości ten ciężar był tak ogromny, że zabierał Ci sen, pozostawiając Cię w stałym stanie niepokoju i zastanawiania się o jej samopoczuciu, psychicznym, fizycznym i czymkolwiek jeszcze mogła wtedy przeżywać. A potem, niespodziewanie i bez wielu wyjaśnień, zdecydowała się pójść własną drogą, pozostawiając za sobą nie tylko Ciebie, ale także morze niewyjaśnionych pytań. To postanowienie, oprócz wydawania się niesprawiedliwym, dodało Ci jeszcze większy ciężar na barki. Ty, z miłości i zrozumienia dla złożoności ludzkiej podróży, zaakceptowałeś jej odejście, nawet jeśli oznaczało to zrezygnowanie z jej obecności w Twoim życiu. Rozumiesz, że każdy ma swoją własną drogę do podążania, swoje własne lekcje do nauki. Niemniej jednak nie eliminuje to wątpliwości i zamieszania, które unosi się w powietrzu. Dlaczego się nie komunikuje? Dlaczego się nie otwiera ze mną? Te pytania odzwierciedlają nie tylko miłość i troskę, którą wciąż darzysz ją, ale także trudność w akceptowaniu braku komunikacji i dystansu. To mieszanka pragnienia bycia obecnym i pomocy, z frustracją wywołaną brakiem dialogu i niepewnością co do jej aktualnego stanu. Nawet w obliczu tej złożonej sytuacji Twoje serce pozostaje otwarte, oczekując na znak, że ona jest w porządku lub że być może, kiedyś, będzie okazja do nowego rodzaju połączenia lub wyjaśnienia. Stajemy w obliczu nowego rozdziału, momentu transformacji i odnowy. Ta osoba jest w procesie głębokiego uzdrowienia, odkrywając na nowo relacje ze sobą i zdeterminowana pozbyć się cieni przeszłości. Jest świadomość popełnionych błędów i płonące pragnienie pokazania tej zmiany Tobie, pokazania, że jest zdolna do bycia i działania inaczej, uwolnienia się od narzuconych przez wychowanie i społeczne oczekiwania ograniczających przekonań. Te stare prawdy już jej nie definiują. Ona z niecierpliwością chce podzielić się swoimi uczuciami z Tobą, ale pragnie zrobić to w sposób bardziej intymny i bezpośredni, poprzez Twój głos. Być może jest w magii w jej sposobie wyrażania się mówiąc, czy to śpiewając, komponując czy recytując wiersze. Istnieje coś w tonacji jej głosu, być może urokliwy akcent, który przynosi ulgę i radość, gdy się go słucha. Jest tego świadoma i chce wykorzystać ten potencjał do ponownego połączenia się z Tobą. Ta osoba chce ponownie potwierdzić miłość, którą do Ciebie czuje i jest gotowa podjąć próbę zbliżenia. Zaprasza Cię, abyś nie poddawał się, abyś rozważył możliwość nowej podróży razem, jeśli także uważasz, że to połączenie jest warte wysiłku. Twoje serce jest otwarte, ona jest wolna i gotowa na prawdziwe zaangażowanie się z Tobą po okresie samopoznania i osobistego rozwoju. Opuściła to, co już nie służyło, skupiając się na teraźniejszości i potencjale przyszłości u Twojego boku. Ty z kolei okazałeś się odporny, prawdziwy ocalały w obliczu stawianych wyzwań. Jeśli Twoje serce nadal widzi wartość i znaczenie w tej relacji, to jest to okazja do rozważenia nowego początku, do zbudowania czegoś nowego i zdrowego, opartego na szczerości, wzajemnym rozwoju i głębokim zrozumieniu. To jest moment otwarcia się na miłość, pozwalając sobie na pełne życie tej nowej fazy odkryć i dzielonej szczęśliwości. Przeszedłeś przez burzę, pokonałeś wyzwania i teraz wydaje się, że wreszcie zbliża się czas, aby zbierać owoce Twojej cierpliwości i wytrwałości. Ta osoba, na którą czekałeś, również jest gotowa, świadoma uczuć, które dzielicie. Wydaje się, że dla Ciebie oczekiwanie było długie, ale Twoje serce i umysł zawsze były dla niej otwarte, nawet w najtrudniejszych chwilach. Stawiła czoła swoim własnym bitwom, dźwigała głębokie bóle, czasami czując się porzucona. Być może myślała, że będziesz kontynuować bez odwracania się, co dla niej nie miało sensu, bo zawsze czuła, że Twoje drzwi, Twoje serce były otwarte. Niemniej jednak zrozumiałeś, że musiała podążać swoją własną ścieżką, zmierzyć się ze swoimi własnymi zmianami i wyzwaniami, bez presji ani zobowiązań.
Twój charakter nie pozwala ci czuć się dobrze, wiedząc, że ktoś jest obok ciebie z poczucia obowiązku, nie będąc naprawdę gotowym lub zainteresowanym. Nawet jeśli nie rozumiesz w pełni wszystkiego, przez co przeszła, wiesz, że ta podróż jest jej drogą, którą tylko ona może przebyć. Teraz wydaje się, że doszła do punktu zwrotnego, momentu przełomowego. Zdaje sobie sprawę, że jest w martwym punkcie i że następny krok jest niezbędny dla jej uzdrowienia. To jest moment, aby stawić czoła i rozwiązać nierozwiązane problemy, w tym związane z tobą relacje. Rozumie, że jest to istotna część jej podróży uzdrowienia, aspekt jej życia, który musi zostać podjęty, zrozumiany i ostatecznie pogodzony. Ten scenariusz kreśli przyszłość, w której oboje możecie się ponownie połączyć, mając głębsze zrozumienie indywidualnych podróży, które każdy z was musiał przejść. Z empatią, cierpliwością i miłością istnieje możliwość zbudowania silniejszego i bardziej znaczącego związku, opartego na wzajemnym zrozumieniu i szacunku dla doświadczeń, które ukształtowały was obu. To jest moment nadziei, potencjalnego odrodzenia się w coś pięknego i trwałego. Podróż w kierunku stania się lepszą wersją samego siebie nie jest łatwa, ale jest jasna determinacja w poszukiwaniu osobistego wzrostu i ożywienia miłości, która wciąż płonie w sercu. Ta wiadomość rezonuje z głębokim pragnieniem nie tylko kochania, ale także bycia kochanym, otwierania serca na wrażliwość, którą prawdziwa miłość wymaga. Ta gotowość do zmiany, do poprawy, to nie tylko obietnica, to zaproszenie do nowej szansy, nowego rozdziału. Kiedy ktoś deklaruje, że jest gotów kochać i być kochanym, w rzeczywistości otwiera portal dla nieskończonych możliwości, dla połączenia, które przekracza trudności przeszłości. Ta wiadomość jest sygnałem, wezwaniem dla tych, którzy być może czekali na znak, aby ponownie otworzyć swoje serce na miłość. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, jeśli czujesz, że jesteś gotowy dać drugą szansę miłości, aby zbadać głębiny odnowionego połączenia z kimś, kto stara się być lepszy, aby lepiej kochać, to jest twoja szansa. Życie składa się z chwil decydujących, a to może być jedna z tych kluczowych chwil. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili chwilę na wysłuchanie tej wiadomości. Jeśli rezonowała z tobą, jeśli czujesz, że nadszedł czas, aby ponownie otworzyć swoje serce, podziel się swoją gotowością w komentarzach. Twoja interakcja jest bardzo cenna, a kto wie, może ten mały krok będzie początkiem pięknej podróży miłości i odkryć. Pamiętaj, że każda historia miłosna jest wyjątkowa i być może, nadszedł czas, aby rozpocząć nowy rozdział w twojej. Jeśli ten pomysł rozgrzewa twoje serce, nie wahaj się reagować i dzielić się swoją własną podróżą. Nasza wdzięczność jest ogromna za to, że jesteś tutaj i z niecierpliwością czekamy na nasze kolejne spotkanie. Niech nadzieja i miłość będą twoimi przewodnikami w tej podróży.